W listopadzie i grudniu miał odbyć się konkurs na aplikację sędziowską i prokuratorską. Termin został jednak przesunięty. Hala Expo w Krakowie, pierwotnie wyznaczona jako miejsce przeprowadzenia konkursu, zamieni się w szpital tymczasowy. Nowy termin egzaminu to prawdopodobnie początek przyszłego roku. Koronawirus destabilizuje pracę poszczególnych sektorów gospodarki. Podobnie jest z administracją publiczną, która od dziś, w miarę możliwości, ma przejść na tryb pracy zdalnej. Pandemia dotknęła także wymiar sprawiedliwości. W listopadzie miał odbyć się pierwszy etap egzaminu na aplikację sędziowską i prokuratorską. Tak się jednak nie stanie. W związku z przeznaczeniem hali Expo Kraków na szpital tymczasowy i utratą możliwości przeprowadzenia w dniach 19 listopada 2020 roku i 9 grudnia 2020 roku dwuetapowego konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w pierwotnie zaplanowanej lokalizacji informuje, że nowy termin konkursu na wyżej wymienione aplikacje zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury niezwłocznie po jego ustaleniu. Czytamy w komunikacie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ta decyzja spowodowała, że musieliśmy ten egzamin odwołać w tym terminie i przełożyć go i będzie się odbywał najprawdopodobniej z początkiem przyszłego roku. Prokurator Piotr Kosmaty z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zapewnia, że organizatorzy spełnili wszystkie wymogi organizacyjne i dochowali wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne uczestnikom konkursu. Teraz jednak stoją przed wyzwaniem znalezienia drugiego, równie dużego obiektu. Te budynki Expo w Krakowie miały 9000 m2 i to nam zapewniało możliwość przeprowadzenia bezpiecznego egzaminu. Teraz musimy znaleźć podobne lokale, musimy te sale podzielić, tak żeby ten egzamin był bezpieczny. Musimy zachować bezpieczną odległość pomiędzy poszczególnymi uczestnikami egzaminu, więc to wszystko będzie wymagało nowych, żmudnych przygotowań. Procedura konkursu nie ulegnie zmianie. Nabór kandydatów został zamknięty, a więc nie ma możliwości dopisania nowych osób.